Teraz przechodzimy do rotatorów zewnętrznych biodra, czyli cała gama tkanek, z którą będziemy pracowali. Gdzieś troszeczkę i w masażu, i w terapii manualnej się bardzo koncentruje na mięśniu gruszkowatym. Natomiast ja bym chciał, żeby myśleć o tym jako o funkcjonalnie o rotatorach zewnętrznych, które finalnie, jak będzie jakiś problem, będą ograniczały rotację wewnętrzną i będą wpływały na zmianę czy ustawienia kończyny dolnej i sposób poruszania się. Także żeby myśleć nie tylko i wyłącznie o gruszkowatym, gdzieś tak jakoś biednie to trafiło, że często w terapii manualnej wrażenie jest, że są tylko dwa mięśnie w ciele, czworoboczny grzbietu i gruszkowaty, najważniejszy mięsień, bo w 30 latach ktoś odkrył, że gruszkowaty może być przecięty przez nerw kulszowy. To jest takie ważne. Nikt palpacyjnie nie jest w stanie tego wyczuć, ale to jest takie ważne. Nie? I żeby jednak spojrzeć, że to, że mamy rotację zewnętrzną w stawie biodrowym, to jest zasługa też pośladkowego wielkiego, średniego, bliźniaczych mięśni czy czworobocznego uda, czyli całej gamy tkanek, a nie tylko i wyłącznie jednego mięśnia. Może jest sławny z tego tytułu, że przyczepia się do kości krzyżowej, więc na pewno będzie miał znaczenie na funkcjonowanie kości krzyżowej. I patrząc na gruszkowaty, to tutaj jest to tłumaczone, w ten sposób, że mięsień będzie wywoływał siły, czy jakby wpływał na kość krzyżową, nie jako funkcji, jako pojedynczy mięsień, też przy wykonywaniu odwiedzenia nogi chociażby, czy rotacji zewnętrznej, tylko w staniu, kiedy on będzie się symetrycznie napinał prawa, lewa strona, jak człowiek balansuje, czyli stoi i tu odpowiada za równowagę. Więc jak jest nierównowaga, jeden mięsień byłby bardzo skrócony, to osoba w staniu już nie ma takiego, nie ma tej równowagi przy kości krzyżowej, czy na podstawie kręgosłupa po prawej i lewej stronie, więc na pewno musi wywoływać jakieś tam działanie. Nie wiem, na ile to zmienia rzeczywiście coś w stawie, bo to jest rzecz dyskusyjna, jeśli chodzi o staw krzyżowo-biodrowy, ale na pewno gdzieś musi w którąś stronę jakieś napięcie na kość krzyżową wywoływać. I mamy całą gamę pozostałą tkanek. Nie? Jeszcze oprócz tego, łącznie z powięzią uda, która będzie wtedy też zrotowana bardziej na zewnątrz. Więc cały obszar tkanek do pracy z tym wszystkim. I jakby będzie to miało znaczenie z racji tego, że osoba, która ma skrócone mięśnie rotatory zewnętrzne, będzie ustawiała nogi w ten sposób, czyli będzie miała zrotowane nogi na zewnątrz, co czasami jest, jak to niektórzy mówią, dziedziczne, a niekoniecznie genetyczne, tylko bardziej społeczne, że niektórzy już tak od dziecka, bo tata tak chodzi, też tak chodzą. Czyli też sobie produkują skrócenie rotatorów zewnętrznych społecznie. Nie? Jakby w ten sposób jest to wywoływane. I teraz znaczenie to będzie miało ogromne dla funkcjonowania. Z jednej strony będzie zmieniało już ustawienie stawu biodrowego i w czasie chodu ten chód będzie inaczej wyglądał. Tak jak już mówiliśmy, punkt odbicia też będzie bardziej przez staw śródstopno-paliczkowy pierwszy, więc też większa tendencja do tego, żeby powstawał halux, jak ktoś będzie chodził, czy jeszcze stymuluje zginanie palucha, czy przechodzenie palucha do koślawości, więc na pewno będzie to miało znaczenie. Druga rzecz, że będzie brakowało rotacji wewnętrznej. Więc jak ktoś będzie miał nawet czynności proste do wykonania, typu co chwilę musi coś wykonywać za pomocą rotacji, to w momencie, kiedy nie ma rotacji wewnętrznej w biodrze, a jest wiele osób, które nie mają, musi więcej wykonać skrętu w lędźwiowym odcinku. Czyli tego skrętu zachodzi dużo w lędźwiowym odcinku. Natomiast jak ktoś miał rotację wewnętrzną, to dużo zajdzie w rotacji wewnętrznej w biodrze i luźniej to sięga. Czyli ten ruch się rozkłada na więcej odcinków. Plus jak do tego dochodzi piersiowy większy skrócony, to też będzie sytuacja, w której ktoś tu ma skrócone, bardzo musi lędźwiowym odcinkiem nadrobić. I to są często osoby, które później sobie chętnie jeszcze tak dla kurażu strzelą z pleców, jak to niektórzy nazywają, bo dużo napięcia i tu gdzieś szukają takiego rozluźnienia. Nie? I w nieskończoność rozluźniają odcinek, który i tak jest przeciążany cały czas, bo brakuje ruchu w biodrze, brakuje ruchu w obręczy barkowej, więc to będzie miało ogromne znaczenie do terapii. Tu jest rzecz dyskusyjna co do tego mięśnia rwa kulszowa gruszkowata. Ja to zawsze powtarzam, już nie pamiętam, jak to miał nazwisko ortopeda z 28 czerwca, ale bardzo ładnie to powiedział, że on wierzy w rwę kulszową gruszkowatą, która jest tak popularna wśród fizjoterapeutów i masażystów, ale nigdy nie widział. Ja też się z tym zgodzę, bo pytanie za 100 punktów, jak stwierdzić, że jest rwa kulszowa gruszkowata? Skąd ta pewność? Ona często wynika z tego, że jeżeli ból jest niekorzeniowy, czyli widać, że problem nie jest korzeniowy, coś robimy przy biodrze, to masażysta czy fizjoterapeuta mówi, no wiadomo, że była rwa kulszowa gruszkowata, bo pracowałem na gruszkowatym, się rozluźniło. Tylko tam jest bardzo łatwo pracować z wszystkimi innymi mięśniami, między innymi pośladkowym średnim, który też daje takie bóle, pośladkowym małym, który daje dolegliwości bólowe,
na całą kończynę rzutujące, co imituje rwę kulszową. I bardzo łatwo wysnuć wniosek, no tak, tu cisnąłem na okolice pośladka, to na pewno to była rwa kulszowa gruszkowata, a gwarancji żadnej. Nie? Więc i tak będziemy z całym zespołem tkanek pracowali. I to też ja zawsze wszechobecnie powtarzam o tych nawykach ruchowych, które to mają ogromne znaczenie, że są osoby, które w tej rotacji zewnętrznej wszystko robią. Czyli w rotacji zewnętrznej stoją, chodzą, w rotacji zewnętrznej siedzą, czyli w domu siadają sobie, rotacja zewnętrzna, bądź wręcz w ten sposób cały czas. Nie? Czyli jest skrajna rotacja zewnętrzna i siedzą cały czas. I trzeba te rzeczy pilnować, chociażby ze względu na myślenie o swój efekt. Czyli musimy myśleć o swoim efekcie pracy, że jeżeli pacjent tak będzie cały czas tkwił w tym, później pójdzie do domu i będzie szedł tak, to praca nad rotatorami zewnętrznymi będzie fajna na moment wzięcia pieniędzy i za chwilę to będziemy obserwowali. Będą osoby, które będą miały tam, nie wiem, 30 stopni rotacji. Po terapii nagle diametralnie będzie 45. Ładny rezultat po krótkiej pracy będzie. Przychodzi pacjent na następną wizytę i znowu 30. Dlatego, że on za chwilę i tak na 24 godziny wprowadzi taką pozycję, położy się spać na brzuchu, nogę sobie jeszcze też zrotuje na zewnątrz i za chwilę już jakby funkcjonuje od rana do wieczora, niezależnie od spoczynku czy od czynności ciągle w rotacji zewnętrznej. Więc jedna rzecz to jest kwestia jakby zalecania ćwiczeń rozciągających, ale z drugiej strony wyzbywanie się nawyków. Czyli gdzie się da, taka osoba się koncentruje na tym, czy ona siedzi tak, czy ona samochodem, też dużo ludzi tak samochodem jeździ, czyli tak na gaz naciska. Trzeba się nauczyć tak na gaz naciskać. Więc to jest troszeczkę jak w buddyzmie się nazywa, trzeba świadomie zacząć żyć. W cywilizacjach zachodnich się nie żyje świadomie, trzeba się zacząć nauczyć żyć świadomie. Czyli rano wstaję, myję zęby, stopy równolegle. Jadę samochodem, nie stopa zrotowana na zewnątrz, tylko stopa prosto. Stoimy w sklepie prosto. Nie wiem, ktoś jest wykładowcą, prowadzi zajęcia ze studentami, pilnuje, żeby stopy były prosto i tak dalej. Masujemy, to staramy się ustawić stopy prosto, nie w ten sposób. I tu nie będziemy już tej oceny robili, ale bardzo fajne jest zawsze na kursach, kiedy trzeba dokonać oceny rotacji zewnętrznej w stawach biodrowych, to osoby, które są oceniane, oczywiście głupio, to stają tak. Natomiast fajne jest, kiedy to ci oceniający tak stoją i mówią, ty patrz, nie, w sumie masz równo. Nie? No. I to jest najfajniejsze, kiedy ja to widzę, kiedy wszyscy inni tak stają. Nie? Czyli w rotacjach zewnętrznych. I też może nie czepiamy się jakichś tam drobiazgów, czy niewielkich zmian, to za chwilę też będziemy to oceniali, tylko rażących rzeczy, szczególnie jak jest asymetria, to już nie za bardzo nam się będzie podobało, kiedy ten kąt jest zwiększony. No i teraz taka osoba musi zacząć funkcjonować w pozycji neutralnej, a niejednokrotnie sobie też, czy przećwiczyć używanie rotacji wewnętrznej, troszeczkę rotatorów wewnętrznych, czyli raz po raz rotatory wewnętrzne napiąć i tak dalej, żeby jakaś równowaga była pomiędzy jedną a drugą grupą, bo bardzo często jej nie ma. Na szczęście pewnie w grupie będzie ktoś, kto będzie miał równowagę. Czyli stoi tak, funkcjonuje tak i teraz przejdziemy sobie do oceny, bo osoba, która stoi w pozycji neutralnej, nie ma skróconych tkanek, zazwyczaj jest tak, że w leżeniu na plecach ma stopy równolegle. Osoby, które mają taką pozycję, że jest lekka koślawość kolan w rotacji wewnętrznej, to jest rzadszy obraz. Rzadziej takie osoby występują, częściej u pań to się zdarza, to wręcz jak kładą się na kozetkę, to te nogi uciekają do wewnątrz. Rzadszy widok. Natomiast w spoczynku osoby, które chodzą tak, po tacie albo nie wiem, po kimś, albo ze względu na problemy z obkurczeniem tkanek, po prostu wzorzec torebkowy. Tak uciekamy od nieprzyjemnej sytuacji, tak jest fajniej. Jest luźniej w stawie biodrowym, to taka osoba w spoczynku będzie leżała. I niektórzy jakby myślą, że to jest normalna sytuacja, że każdy od małego do dużego, kobieta czy mężczyzna, zawsze w leżeniu stopy muszą się rozejść na zewnątrz, a tak nie jest. Zaraz zobaczymy, że część osób jednak jak się kładzie, to stopy ma tak. Co później nie jest do końca statystycznie na pewno zgodne, ale w wielu przypadkach się sprawdza. Taka osoba ma dobry zakres ruchu rotacji wewnętrznej, nawet czasami większy. Natomiast osoba, która ma stopy rozjechane na zewnątrz albo asymetrycznie, to przy stopie bardziej zrotowanej na zewnątrz, tylko my mówimy stopie wizualnie, nie? Chodzi o staw biodrowy, że kończyna udowa, kość udowa jest zrotowana w stawie biodrowym, to tu będzie rotacja wewnętrzna ograniczona, tu mniej. Więc sobie teraz to będziemy testowali, więc sprawdzamy. Czyli teraz wszyscy równo leżą. I teraz to, żeby sobie to zobaczyć, że to jest jeden z elementów oceny.
Uczymy się, mnie też tak na studiach uczono, Państwa na pewno, że oceniamy pacjenta, wszystko oceniamy. Jak wchodzi przez drzwi do gabinetu, tylko mi przez 5 lat studiów nie powiedziano, na co zwracać uwagę, ale mówili, że obserwować pacjenta, nie? Więc jednym z elementów jest to, jak ten pacjent będzie chodził, czy on już będzie szedł z rozstawionymi nogami. Zakładam, bo nie pamiętam teraz, jak to było, tego nie sprawdzaliśmy, by trzeba było nieświadomie jutro to sprawdzić, kolega będzie szedł, że być może jak idzie, to obydwie nogi ma w rotacji zewnętrznej. Staram się, bo już myślę o tym. No. Ale jakby Kowalski, nie myślący o tym, będzie szedł z nogami na zewnątrz. Tu zakładam, że chodzimy prosto, bo są stopy równolegle i w spoczynku i być może w staniu też tak jest. Tu się dopatrzyliśmy lekkiej rotacji zewnętrznej biodra, trochę prawej, nie? Więc nie udało się jakiejś takiej ewidentnej asymetrii znaleźć, żeby była jedna noga, druga bardzo na zewnątrz. I to już wskazuje na to, że gdzieś te tkanki ciągną. Teraz prosimy o położenie się na brzuchu. I tak jak mówiłem, będzie tak, że taka osoba będzie miała bardziej ograniczoną rotację wewnętrzną. Czasami się nie zgadza, więc być może jest tak, że w spoczynku jest dosyć duże napięcie, natomiast zakres ruchu jest prawidłowy. I teraz jak robimy rotację, czyli wszyscy robimy rotację wewnętrzną, czyli stopy, kolana równo, żeby uda były równolegle. Nie? No i to, co tu będziemy widzieli, to... Tu nie wiem, czy będzie cokolwiek widać. Nie? Chociaż trochę będzie widać. Jak się z perspektywy dalszej spojrzy, to tu jest asymetria i ona się też obserwowalna. Ta noga była bardziej w prawo zrotowana. Nieznacznie, ale bardziej. I ten zakres też jest rotacji wewnętrznej większy. Tu symetrycznie, co też się rzuca w oczy. A tu jest równo, nawet bym powiedział, że ponad stan. Nie? Czyli tu mamy nawet ponad nasze gdzieś tam przyjęte 40-45 stopni. Nie? Bo jakby nie ma technicznie czegoś, co ogranicza rotację wewnętrzną, tu widać od razu, że napięcie rotatorów, czy nie wiem, skrócenie tkanek, napięcie, pewnie jedno i drugie, będzie ograniczało rotację wewnętrzną. Nie? I to już jest podpowiedź. I teraz jak przychodzi pani i mówi, że ją bolą plecy, to tutaj to, co za chwilę będziemy robili, pracę z rotatorami zewnętrznymi, to sobie odkładamy na kiedyś może, albo w ogóle. Albo później, albo nie wiem, w ograniczony sposób, zależy co tam będziemy mieli, jeszcze będziemy odwodziciele biodra testowali, a odwodziciele po części są też rotatorami zewnętrznymi, więc to też będzie miało dla nas znaczenie. Tu lampka się zapala, że jak bolą plecy, biodro, to ma na pewno znaczenie, musi mieć. Jak mówiłem, chociażby w sytuacjach, kiedy on by musiał się odwrócić do kogoś, nie, jak to mówi, że chociażby nie wiem, przy grze w koszykówkę trzeba się obrócić do podania, to jeżeli on nie ma rotacji wewnętrznej, dobrej w biodrze, to więcej wykona odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa. Nie? Przy różnego rodzaju ćwiczeniach i tak dalej. Nie? Dobra. Cięcie. Dobra. Więc teraz będziemy pracowali z rotatorami zewnętrznymi. I z jednej strony będziemy palpowali poszczególne mięśnie, natomiast myślę, że na potrzeby wykonywania technik nie do końca jest konieczne wyczuwanie poszczególnych struktur. I tak musimy wszystko rozpracowywać. I chociaż w niektórej literaturze jest pisane, że mięsień gruszkowaty jest najbardziej powierzchownym mięśniem rotującym na zewnątrz z rotatorów, ale pamiętając, że to jest najgłębszej warstwy i on nic nie ma wspólnego z warstwą powierzchowną. Więc jak patrzymy na gruszkowaty mięsień, to mięsień znajduje się bardzo głęboko, a na nim leży mięsień pośladkowy wielki. Więc to nie jest powierzchowny mięsień w żadnym obszarze. Tu jest dużo w okolicy krętarza większego tkanki łącznej też, więc to nie jest tak łatwo się do niego dostać i od razu założyć, że u niejednej osoby nie będzie łatwo do tego mięśnia dotrzeć bezpośrednio. Czyli nie jest takie proste wziąć i go poczuć. Poczuć będzie go łatwo u osoby, która ma bardzo hipotoniczny pośladek, taki wychudnięty, nietkliwy, niebolesny. Będzie księgowy, 60-letni, taki siedzący tryb życia, że już wychudnięty pośladek. Można się zapaść mięśniem, pstrykać. Natomiast jeżeli przyjdzie młoda osoba z dużym napięciem mięśnia, jeszcze rozbudowanym pośladkiem, to musimy pokonać niejednokrotnie takiej grubości tkankę mięśniową, żeby dotrzeć do mięśnia gruszkowatego i go poczuć. Nie? Więc to nie będzie czasami takie proste. Natomiast dla praktyki to nie będzie miało dla nas znaczenia, bo i tak będziemy techniki wykonywali od kości krzyżowej już na zewnątrz, od kości krzyżowej, więc to jest praca z pośladkowym średnim, z pośladkowym wielkim. I tak jak mówiłem wcześniej, nie jest dla nas jedyny biedny gruszkowaty najważniejszą strukturą w tej okolicy, tylko pozostałe mięśnie rotujące na zewnątrz też, łącznie z czworobocznym uda gdzieś na dole i z powięzią w tej okolicy na dole. Nie, czyli już jesteśmy poniżej pośladka, a samo rotowanie tkanek tutaj, czy tkanek na udzie, też będzie wpływało na rozluźnianie rotatorów zewnętrznych. Więc będziemy szli w całej tej okolicy. Więc jedziemy w dół, czy w moją stronę bardziej, bez tego pod głową. I teraz najpierw zaczniemy pracę od
kości krzyżowej w kierunku na zewnątrz, czy w kierunku do boku, w pozycji neutralnej. Tu jest wygodna praca, bo różnie będziemy mogli to wykonywać. Stojąc po stronie opracowywanej, po stronie dysfunkcji, pięści opieramy się i to jest troszeczkę przeciwstawnie do tego, co robiliśmy pięścią w innych okolicach, że tam jak pchamy, to mamy pięść mocno, mocno przed sobą i pchamy do przodu. Tu natomiast jest tak, że będziemy ciągnęli do siebie. Tylko to nie jest na zasadzie, czy może pchali nawet do siebie. Nie będzie ciągnięcia mięśniami, czyli nie stajemy tak jak tam 45 stopni i ciągniemy, ile fabryka dała, tylko ustawiamy się nad pacjentem, stąd musi być niższa kozetka. Jak ktoś ma za wysoką, to nie da rady. Zatapiamy się w tkanki nad pacjentem i de facto pomalutku zjeżdżamy w dół. Czyli się koncentrujemy na tym, żeby zjeżdżać w dół, co de facto względem tkanek będzie koło 45 stopni. No i powoli będziemy jechali. Będzie troszeczkę szybciej szło. Się na smarujemy. I powolutku jedziemy, więc albo oburącz, albo pojedynczo i możemy stabilizować miednicę, więc różnie i dowolnie i jedziemy. I teraz troszeczkę to zajmie wykonywanie tych technik. I ja zachęcam, żeby za chwilę zrobić tak, żeby wybrać staw o większym ograniczeniu rotacji wewnętrznej i tylko i wyłącznie wszystkimi teraz technikami, które będziemy robili, opracowywać ten staw. I u wielu osób będzie tak, że będzie lepszy zakres niż po tej aktualnie lepszej stronie. Nie? Że to jest bardzo spektakularnie czasami, jeśli chodzi o poprawę rotacji wewnętrznej. I tak jak mówiliśmy, pytanie na jak długo? Nie? To już jest tylko inna kwestia. I tu jedziemy w pasmo po paśmie, już od góry pośladkowego, tu i nawet jedziemy dalej, już jesteśmy poniżej mięśnia pośladkowego, tu wchodzimy na przyczepy mięśnia pośladkowego, gdzieś do kości udowej, do pasma biodrowo-piszczelowego i tu schodzimy na udzie. Nie? Więc jeszcze technikę kontynuujemy na udzie. Troszeczkę do wewnątrz może starczy. Teraz robimy to samo z ruchem czynnym, czyli my dalej koncentrujemy się na tym samym. Możemy to robić przed ramieniem, jak ktoś miał wyższą kozetkę albo woli przed ramieniem, to technikę wykonuje albo tak przed ramieniem też do siebie, więc też nie ma ciągnięcia mięśniami, tylko jest oparcie się i zsuwamy się na pacjencie, więc wszystko robimy leniwie, bez wysiłku, albo bokiem, czyli też może być komuś wygodnie bokiem, czyli opieramy się jak w barze, totalnie na luzie i powolutku się zsuwamy, nie? Żeby to było totalnie na luzie, a pacjent w tym czasie robi czynnie rotację wewnętrzną. Czyli bardzo powoli rotuje do wewnątrz nogę. Powoli jedziemy. Nie, tu już troszeczkę na potrzeby filmu przyspieszamy, żeby nie było godzinnego czekania. Skojarzymy, że im wolniej, tym lepiej. Nie? Im wolniej, tym lepiej. Fajne, intensywne odczucia, nie nic powierzchownie. Nie? To samo można w różnych pasmach też z rotacją wewnętrzną i za chwilę z rotacją wewnętrzną biernie. Nie? Czyli albo robimy to tak, luźno nogę, czyli skracamy sobie tkanki, wybieramy tkanki na skróceniu i powolutku zatapiamy się w tkanki i jednocześnie zwiększamy rotację wewnętrzną. Czyli jedziemy, powoli zwiększamy. Albo możemy ustawić już w rozciągnięciu i na rozciągniętych tkankach. Nie? Czyli rozciągnięcie i w rozciągnięciu. Też nad pacjenta się ustawiamy i wykonujemy technikę. Albo niektórzy wolą bardziej spektakularnie, to tak stają, bo wolą tak stać. Nie? Jest bardziej spektakularnie, że tak z bajerem. Ale też chodzi o zasadę, że tu jest na luzie. Jak się opieramy, natomiast tu jest rotacja wewnętrzna i w ten sposób wykonujemy. Nie? Czyli też, żeby to było tu luźno, tu pogłębiamy rotację wewnętrzną. I teraz nie wiem, czy jest sens palpować gruszkowatego na potrzeby tych technik, bo i tak on jest dla nas tylko jednym z wielu mięśni. Natomiast jak ktoś będzie chciał próbować, to znajduje środek kości krzyżowej mniej więcej. Taki z prostszych sposobów wyszukiwania. Krętarz większy od wewnętrznej strony krętarza większego przyczep i na tej linii wyszukujemy mięsień w poprzek. Kojarząc tylko, że nie jest to palpacja, jak to wiele osób wykonuje palpację w poprzek tak od razu, bo mamy gruby mięsień pośladkowy wielki, tylko najpierw się zapadamy w głąb, najdalej jak się da, czując, że już głębiej się rąk nie da umiejscowić i dopiero na tej linii staramy się wyszukać mięśnia. I tak bardzo wiele osób się myli i wykonuje badanie na pośladkowym wielkim, albo czasami na pośladkowym średnim, myśląc, że jest na gruszkowatym. Pięć.
Teraz inny wariant, ale nie będziemy tego ćwiczyli, bo myślę, że nie ma sensu. Za chwilę inny wariant, będziemy pracowali od drugiej strony. Natomiast komuś może się okazać wygodniej pracować, to zależy też od osoby, z którą, na której wykonujemy techniki, od drugiej strony. Czyli tak samo jak tam, w tamtych technikach lecimy od kości krzyżowej, tylko wykonujemy to na zasadzie pchania przed siebie przeciwną stronę. Czy tak samo możemy rozpracowywać pięściami, czy tak samo przed ramieniem pacjent może rotację wewnętrzną wykonywać, czy my możemy to samo wykonywać z ruchem biernym, stojąc po przeciwnej stronie. Jest to jakiś wariant do wykonywania w inny sposób, ale też tego nie będziemy ćwiczyli. Czy to w ten sposób możemy wykonywać? Ważne, żeby, nie wiem, tu się można podeprzeć na kozetce, żeby plecy były odciążone w tu, zawsze myśląc o tym, żeby było jak najwięcej luzu z naszej strony. Czy to w tym ułożeniu, obojętnie, czy w takim ułożeniu czasami może być wygodniej, ale już my tego ćwiczyć nie będziemy. I teraz przechodzimy do pracy od drugiej strony, czyli teraz przyczepy od kości udowej w kierunku kości krzyżowej, czyli odnajdujemy sobie krętarz i wszystkie tkanki od krętarza lecimy do kości krzyżowej, w kierunku kości ogonowej i do wewnątrz, też schodząc aż od strony krętarza, to gdzie mamy już poniżej na kości udowej przyczepy pośladkowego wielkiego i też spychamy te tkanki do wewnątrz. Więc tutaj wygodniej będzie na siedząco. Też używamy do tego krzesełka, żeby było wygodniej, ale nie siedzimy tak, że obydwie nogi z przodu i napinamy brzuchem. Tak? W taki sposób wykonujemy technikę, że się spinamy i zginaczami biodra pracujemy, tylko też jest wykrok, czyli to jest de facto stanie w dużym wykroku, tylko wspomagająco jest krzesełko. Więc krzesełko jest lekkim wspomaganiem, natomiast ruch jest na nogach wykonywany, odbijamy się z brzucha tego łydki, a nie na zasadzie brzucha. I tu będzie o tyle wygodniej siedząc, że będziemy na wysokości pośladka, że łatwiej jest uzyskać ten kąt na tkanki koło 45 stopni. Jak staniemy, to będzie trzeba ciągnąć już barkiem. Jak już na stojąco będzie, to już nie jest takie łatwe. Natomiast jeżeli jesteśmy niżej, poniżej, troszeczkę poniżej niż w staniu, to spokojnie możemy wykonywać techniki na siedząco. Jednorącz, oburącz, to samo możemy wykonywać przed ramieniem, czy też przed ramieniem te techniki będziemy wykonywali, czy to w ten sposób, łokciem, nie? Też w tych wszystkich pasmach, czyli tu pasma, tu pasma, tu pasma, gdzieś koncentrując się też na tkankach dookoła krętarza. I do tego dodajemy ruch, to będzie zdecydowanie wygodniej wiele rzeczy z ruchem też wykonywać. Czyli wybieramy tkanki tuż powyżej krętarza, wręcz żeby czuć kontakt z krętarzem. Nie? Czyli jak to wykonujemy te techniki, to tak, żeby czuć kontakt z krętarzem, czyli zbieramy tkanki tuż nad krętarzem, nawet wykonujemy lekką rotację zewnętrzną, żeby skrócić te tkanki i spychamy tkanki z krętarza, rotacja wewnętrzna i jedziemy dalej. Nie? I to wykonujemy de facto tu, czyli już pośladkowy średni rozluźniamy, pośladkowy wielki, wszystkie rotatory i tu schodzimy aż poniżej. Nie? Czyli poniżej też jeszcze te techniki, te tkanki tutaj też spychamy do wewnątrz. I trochę wyobrażeniowo dobrze by było, żeby tą pięść kierować, aż też to przy innych technikach takiego porównania używam, że jak wykonujemy techniki tuż przy kościach w taki sposób, to w głowie troszeczkę mamy tak, jakbyśmy chcieli skrawać mięso z kości. Żeby to nie było tylko tam gdzieś tak sobie powyżej kości, tylko czujemy kontakt swoją pięścią z krętarzem, z kością udową i chcemy jak najwięcej zepchnąć tych tkanek z kości udowej. Jak najwięcej zepchnąć, rozciągnąć. Dlatego ja tak używam określenia skroić, żeby jak najwięcej, jak najbliżej być przyczepów do kości udowej. Też jak się da, to opieramy się, żeby to było mało siłowania się mięśniami, więcej tak leniwie z oparcia, czyli opieramy się i całym tułowiem napieramy na pacjenta. Tu powoli dodajemy rotacji wewnętrznej. Nie? Czyli w ten sposób jedziemy. Nie? Więc pomalutku, do góry, nie? Aż dojedziemy. Bądź może być wygodnie przed ramieniem komuś, czyli przed ramieniem to samo będziemy wykonywali gdzieś. Może być wygodnie łokciem, czyli też wyczuwamy tkanki łokciem. I powolutku, tu się opieramy, więc tu można bardzo leniwie technikę wykonywać. Zapieramy się i rotacja wewnętrzna cały czas. Jak mamy drobną osobę, szczuplutką, nie jest masywna noga, więc tu bym się tak nie kusił, to wygodnie może być wręcz fajnie opuszkami palców.
Nie? Czyli de facto robimy to tak, że tu przyczepy tych mięśni, tu wchodzimy w głąb opuszkami palców. Tu ewentualnie byśmy kostkami to wykonywali, czy spokojnie możemy kostkami, ale palcami ja bym się nie kusił. I powoli rotacja wewnętrzna. Więc dobrze jest czasami bardzo skrócić tkanki, czyli bardzo skracamy tkanki do rotacji zewnętrznej i rozciągamy do rotacji wewnętrznej. Tu i we wszystkich pasmach poniżej, jak się da jeszcze tu niżej, to też do rotacji wewnętrznej rozpracowujemy. Dobra. Cięcie ćwiczymy.